Przyjdzie czas, że będzie się wydawało, że nie ma kościoła katolickiego. Dziś to jest ten czas. Dziś jest taki sam czas, jak wówczas, kiedy się wydawało już w Izraelu, że nie ma Boga Izraela. A jest tylko Baal, promowany przez państwo, tworzeni urzędnicy, bo to nie kapłani, urzędnicy, bo nie mieli łańcucha od Boga, rozumiecie? To byli tylko urzędnicy, to samo, co się dzisiaj wam tworzy. Każdy system perfekcyjnie, szybko tworzy urzędników, żeby móc zdominować naród. Przy oczyszczeniu kościoła wszyscy prorocy Baala, którzy ubrali stroje kapłańskie i noszą szaty kapłańskie, będą musieli opuścić matkę kościół. To już zadziała Bóg, tak jak, moi drodzy, pokazała to w objawieniach Katarzyna Emeryś. Na widok nowego, młodego papieża. Zdrajcy, jak jeden za drugim, wszyscy opuszczą kościół. Dlatego to dzisiejsze czytanie zapowiada i czas oszczerzenia, czyli poznania Boga, i czas kary dla współczesnych proroków Baala. A co oni zrobili? Usunęli prawo już kościoła i proroków. Pan mówi, nie przyszedłem znieść prawa i proroków. Ile świętych praw, które nazywa się tradycją, zniesiono. Dziś zmieniają wszystko, a nam każą być posłusznym. Pan Jezus powiedział jasno, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż wszystko się spełni. Że są synami Baala, synami szatana i to w dużym procencie w kościele, to patrzcie, jak się obchodzą z Chrystusem Eucharystycznym. Co robią z Nim? Jak się na was drą, jak udzielają komunię na rękę, jak nie pozwalają klękać, jak święcą na gwałt szafarzy przy takim tłoku kapłanów w Polsce. I coraz większych pustkach w kościele. Więc tu macie to, co Pan powiedział. Ani jedna jota. Dlatego ci wszyscy, którzy rujnują prawo Boże w kościele i proroków, niech nie czekają na nagrodę. Przy łasce Pana będą najmniejszymi w Królestwie Niebieskim. A na to ostatnie miejsce, na 70 stopień szczęścia ostatni, niewiele się z nich dostanie. Będą znamienitością w piekle, tworząc gościńce dla szatana, czyli będąc brukiem pod stopami szatana, gdzie on będzie miliardom, milionom ludzi pokazywał. Oto ci, którzy mnie uznali za Boga. Doczekaliśmy się czasów, jakoby kościoła katolickiego nie było. Proces ten rozpoczął modernizm. W sukurs modernizmowi, bo to z tego wypływało, przyszedł racjonalizm, naturalizm, liberalizm i ta czwórka tworzy wspaniałą rodzinkę, braterstwo broni, głosząc nam równość, wolność i demokrację. Eliaszowi wielkie dzięki. Dziś, proroku Eliaszu, proszę cię, aby z tego rydwanu, którym udałeś się do nieba,
spadł przynajmniej twój płaszcz na mnie, abym wytrzymał w tej bitwie, kiedy tych proroków Baala są dziesiątki tysięcy. Nie tylko w Polsce, a w Europie. W świecie to przypuszczam setki tysięcy. Któraś setka jest na tej służbie.